Dobry wieczór. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie w gościnnych progach kamienicy pod Złotym Słońcem. Witam Państwa, którzy są tutaj dzisiaj z nami. Witam też Państwa, którzy oglądają nas za pośrednictwem internetu. Dzisiejsze spotkanie będzie przebiegało wokół wystawy czasowej, która gości w naszym muzeum do 28 stycznia. Czarna sukienka, patriotki w walce o wolność. To jest wystawa, która powstała, inspiracją do której była rocznica, 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Co jest jej zasadniczym tematem? O tym sobie za chwileczkę porozmawiam z moimi gościniami. Bardzo serdecznie witam. Może zacznę od skrajnej tutaj strony najbardziej, Ewę Plutę. Ewa, jesteś, jak przeczytałam, robotnicą kultury. Możesz powiedzieć, co się za tym kryje? Tak, jestem robotnicą kultury, ponieważ pracuję w bardzo wielu miejscach związanych z wrocławską kulturą i historią, w Muzeum Miejskim Wrocławia, w Fundacji Art Transparent, w Fundacji Katarynka i współpracuję też z wieloma innymi instytucjami. No i takim moim zakresem akurat tych działań historyczno-kulturoznawczych jest badanie, ale przede wszystkim promowanie, na tym mi bardziej zależy, wrocławskiej herstorii, wrocławskiej queerstorii, no a dzisiaj najważniejsza będzie herstoria. Moja druga gościni, Karolina Dzimila-Zarzycka, ciebie przedstawiać w naszych progach nie trzeba. Kilkakrotnie gościłaś już na naszych dyskusjach osolińskich, ale dla tych z Państwa, którzy być może spotykają się z tobą pierwszy raz, autorka jednej z moich ulubionych książek, Historii Dulębianki, zresztą, która właśnie była też pretekstem do tego, żebyśmy się poznały bliżej. Nad czym teraz pracujesz w dwóch słowach? Dzień dobry, dziękuję ci za te miłe słowa. Pracuję teraz nad książką, która również ukaże się w wydawnictwie Marginesy, poświęconą pracownią polskich artystek z przełomu XIX i XX wieku. Czyli też herstoria. Tak, zdecydowanie zostaje w tym temacie. Czyli wydaje mi się, że w czasie dzisiejszej dyskusji mamy bardzo duże szanse, że troszeczkę przełamiemy ten patriarchalny obraz historii powstania styczniowego, bo też od tego chciałabym zacząć, czyli od obrazu, oczywiście niedosłownie. Słuchajcie, chciałabym zapytać, jaka jest w waszej ocenie powszechna świadomość udziału kobiet w powstaniu styczniowym i też w ruchu opozycyjnym lat 80., bo chyba też należy dodać dla tych z Państwa, którzy wystawy nie widzieli, że ona składa się z kilku części, ale tak tematycznie jest to chronologicznie pierwsza część, czyli powstanie styczniowe, a drugie właśnie to zryw solidarnościowy epoka lat 80. No więc słuchajcie, wyobraźcie sobie taką sytuację, robicie sondę uliczną, wertujecie podręczniki. Jaki obraz jest w powszechnej świadomości udziału kobiet w powstaniu? Obraz to jest bardzo dobre określenie. To jest oczywiście narzeczona żegnająca powstańca Grodgera. To jest moim zdaniem archetyp powstania styczniowego. To są te kobiety ubrane na czarno, piękne, młode, ze łzami w oczach, żegnające mężczyznę bohaterskiego, ruszającego nie na front, bo tutaj nie możemy mówić o froncie, to nie była przecież wojna, na pole bitwy. No i to by było na tyle o kobietach w powstaniu styczniowym, w powszechnej świadomości. I tutaj myślę, że te wytwory kultury, a szczególnie kultury wizualnej, chociaż wiadomo, że literackiej też, wytworzyły właśnie taki powszechny obraz powstania styczniowego. Ale też wydaje mi się, że ta świadomość w ogóle dotycząca historii tego wydarzenia nie jest wcale tak powszechna, poza chyba datą i jakimiś takimi mglistymi pojęciami o zasięgu geograficznym, to my raczej niewiele na ten temat wiemy. Karolina, to nie jest tak, że w szkole w lewo i w prawo to powstanie styczniowe? Nie, właśnie też mam poczucie, że zupełnie tak nie jest i absolutnie zgadzam się z tym, co powiedziałaś na temat obrazu powstania styczniowego. Taki w ogóle był dla mnie początek zainteresowania się historią kobiet i herstorią i tak dalej. Właśnie kobiety w powstaniu styczniowym i ich odbicie w kulturze wizualnej polskiej. To jeśli mogę sobie pozwolić na taką bardziej właśnie prywatną refleksję. Ja studiowałam równolegle polonistykę i historię sztuki. I na polonistyce pisałam jakąś pracę semestralną dotyczącą wiersza Adama Mickiewicza Do Matki Polki. Wiersza z 1830 roku, więc związanego z poprzednim powstaniem, powstaniem listopadowym. I bardzo zafascynowało mnie właśnie to, że to był ten moment, kiedy może nie narodził się, ale się skrystalizował zdecydowanie ten obraz Matki Polki. To on wprowadził to do tej powszechnej kultury i przypieczętował tym sformułowaniem to, co myślano o kobietach i jak wyznaczono im zadania. Ta Matka Polka to jest właśnie ten rok 1830.
Kiedy potem wybierałam temat pracy magisterskiej na historii sztuki, to stwierdziłam, że może, skoro zainteresował mnie tak ten temat, właśnie wizerunek kobiety walczącej w powstaniu i w odbiciu w kulturze, to może sprawdzę, jak to było z historią, jak to było w historii sztuki, czy w ogóle właśnie w kulturze wizualnej. Przy czym nie wiem, czy Państwo są tego świadomi, pewnie jak to powiem, to okaże się to naturalne, ale jeśli popatrzymy na historię kultury polskiej w XIX wieku, to pierwsza połowa to kultura pod znakiem literatury, prawda? Literatura romantyczna przede wszystkim. Kiedy słyszymy powstanie listopadowe, myślę, że raczej myślimy Reduta Ordona, prawda? Mickiewicz, może Emilia Plater, jeśli chodzi o kobiety, ale właśnie Emilia Plater przez śmierć pułkownika Mickiewicza. A jeśli chodzi o drugą połowę XIX wieku, to to jest właśnie kultura pod znakiem wizualności, pod znakiem malarstwa. Lata 60. XIX wieku to jest ten moment, kiedy się rodzi to nowoczesne malarstwo polskie, debiutuje wtedy Matejko i tak dalej. Czy właśnie Grodger wtedy też w latach 50. 60. tworzy. Więc nie zajęłam się obrazem kobiet biorących udział w powstaniu listopadowym w kulturze wizualnej, ale właśnie kobiet biorących udział w powstaniu styczniowym. I to było dla mnie zupełne odkrycie, kiedy zdałam sobie sprawę, jak te kobiety są przedstawiane, a są przedstawiane tak, jak mówiła o tym Ewa, czyli właśnie dlejące kobiety w czarnych sukienkach na obrazach, rysunkach, grafikach Grodgera. I kiedy zdałam sobie sprawę, jak bardzo to nie przystaje do rzeczywistości, a właściwie jak pokazuje tylko jakiś bardzo wąski wycinek tej rzeczywistości, bo kiedy zaczęłam się interesować tym, co kobiety robiły tak naprawdę i co trafiało do tego właśnie głównego obiegu kultury wizualnej, to okazało się, że to są dwie zupełnie różne historie. O tym wypaczonym obrazie powiemy sobie może za chwilę, ale na początek chciałabym wrócić do tego mitu matki Polki, do tej kulturowej roli, która została kobietom narzucona w pierwszej połowie XIX wieku. Jak to się stało, że kobiety wyewoluowały, że ten postanowiły może nie do końca zerwać z tym mitem matki Polki, ale jakby nie przejmując się nim kompletnie, obok niego, angażując się w powstanie. Na jakich polach kobiety działały i dlaczego w ogóle zdecydowały się zaangażować w powstanie styczniowe? Wiesz co, tutaj to jest tak, że oczywiście takich momentów, które kobiety zaktywizowały, jest kilka. To nie można mówić o jakimś jednym ruchu czy jednym wydarzeniu. Na pewno swoje zrobiła literatura i kultura romantyczna, która wykreowała mit bohatera narodowego i kobiety też chciały być bohaterkami narodowymi. Taki mit, nawet jeśli jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla męskiej części społeczeństwa, to rezonuje oczywiście też w stronę tej żeńskiej części społeczeństwa. Druga, moim zdaniem, kluczowa kwestia dotycząca powstania styczniowego to fakt, że to była w pewnym sensie zmiana pokoleniowa dyktowana takim rodzącym się dopiero genem aktywizmu kobiecego, ponieważ w powstaniu styczniowym w dużej mierze brały udział kobiety, których matki, ciotki brały udział w powstaniu listopadowym. Często zresztą te, które brały udział w powstaniu listopadowym, później już to swoje doświadczenie przenosiły na powstanie styczniowe, więc tutaj ten jakby gen aktywizmu jest dość szczególny. No a też trzeba to powiedzieć wprost, to jest w ogóle bardzo szczególny moment w historii, nie chciałabym mówić świata, no bo jednak poruszamy się tutaj no niestety w eurocentrycznym kręgu, ale na pewno w historii naszego kontynentu to jest szczególny moment, kiedy w ogóle następuje ten przeskok w stronę emancypacji kobiet. Kobiety zaczynają coraz częściej dopominać się prawa do studiowania na wyższych uczelniach, nawet w tych naszych no nie do końca nowoczesnych grodach, grudkach szlacheckich zaczynają powstawać pierwsze inicjatywy rolnicze tworzone przez kobiety, więc to wszystko jakby ma wpływ na te działania. No a też powstanie było stosunkowo długie, było najdłuższym powstaniem w historii naszego kraju, więc kobiety miały zwyczajnie czas, żeby do niego przystąpić. Na początku było ich mniej, potem coraz więcej i wbrew temu, co się często mówi, nie zawsze to było takie bardzo trudne. Czasem
nie trzeba było nawet wychodzić z domu, żeby być po powstaniu, bo przecież wiadomo, że kobiety przechowywały jakieś materiały propagandowe, ukrywały u siebie powstańców, leczyły ich w swoich prywatnych domach, czy po prostu domy były komórkami kontaktowymi. Tak na przykład we Wrocławiu była jedna z aktywistek, która odbierała listy swojego przyjaciela z Polski do przyjaciół we Wrocławiu, ale robiła to, bo jako kobieta no, była mniej narażona na szykany. Jednak te służby mundurowe no, nie grzeszyły jakąś szczególną bystrością. Wobec tego długo czasu, dużo czasu musiało upłynąć, żeby oni wpadli na to, że te listy do działacza przychodzą do kobiety, a nie do niego bezpośrednio. Więc to też jest zaangażowanie w walkę. Bezprzemocowe, bez udziału na polu bitwy, chociaż oczywiście takie też kobiety były, które walczyły na polu bitwy, ale takie właśnie działanie dookoła, aprowizacyjno-wspomagające. Poruszyłaś tę kwestię domu. Karolina, gdybym mogła prosić o krótki komentarz właśnie na ten temat. Jak zaciera się taka granica między sferą prywatną i publiczną w momencie, kiedy dom staje się miejscem konspiracji tak naprawdę? Tak, rzeczywiście sytuacja na ziemiach polskich była bardzo specyficzna i paradoksalnie sprzyjała rozwojowi znaczenia, jakie miała kobieta w społeczeństwie polskim, ponieważ przez to, że sfera publiczna była przejęta przez zaborcę i mężczyźni nie mogli się realizować, będąc patriotami, realizować się w sferach politycznych na przykład, czy robić karierę i tak dalej. Wiadomo, trochę inaczej to wyglądało później w Galicji, w ramach autonomii, no ale powiedzmy w zaborze rosyjskim w tym okresie no, nie było to możliwe. Przez to właśnie sfera prywatna, która była uważana za tą naturalnie pasującą do kobiety i właśnie na sferę jej działań, jej znaczenie bardzo mocno wzrosło. Ponieważ na przykład edukacja domowa, prawda, wychowanie patriotyczne, te wszystkie sfery były związane z domem, z wychowaniem, z pracami, które kojarzono z kobietą i z tymi działaniami, na które kobiety miały wpływ, którymi zarządzały, gdzie mogły rzeczywiście się wykazać. Tak jak mówiła Ewa, nie wychodzą zupełnie z domu czasem, mogą mieć naprawdę bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o wychowanie przyszłych pokoleń, czy właśnie jakieś takie działania, kiedy w sprytny sposób nawet wykorzystywały swoją słabość płci w cudzysłowie, czy właśnie to, że nikt ich nie podejrzewał, że w krynolinach gdzieś tam idą na pocztę. Nie wydawało się to podejrzane, a okazywało się bardzo przydatne. Tak, były takie historie, które zresztą należą do jednych z moich ulubionych w ogóle motywów takiej walki wspierającej. To są te kobiety, które często płaciły bardzo wysoką cenę, były zesłane na katorgę, czyli nagabywanie. Zanim zaborcy się zorientowali, że kobiety chodzą na przykład po mieście albo po jakichś małych miejscowościach i nagabują inne kobiety do zaangażowania się, no to upłynęło jednak całkiem sporo czasu. I dzisiaj my o tym możemy oczywiście myśleć w taki sposób, nie no, przecież za przekonywanie kogoś do udziału w czymś w naszym przynajmniej kraju nic nie grozi, inaczej jest w bardzo wielu krajach na świecie, ale wtedy za to można było no, w najlepszym wypadku zapłacić grzywnę, a w wielu niestety przypadkach no, lądowało się na Syberii albo w jakimś innym niesprzyjającym miejscu na zawsze. I też mam takie poczucie, że zaangażowanie w powstanie styczniowe czy w działania wokół powstania styczniowego zupełnie nie kolidowały z tymi tematki Polki, a wręcz były często jego realizacją. Oczywiście w jakichś w pewnych sferach, tylko w jakichś ramach, no ale jednak tego właśnie oczekiwano od matki Polki, prawda? Wychowania przyszłego pokolenia, działalności w ramach, w obrębie tutaj swojej sfery i... Tak, wiesz co, no bo to, co mówisz, jest bardzo ciekawe, bo zwróćcie proszę uwagę, że samo słowo matka Polka to nie jest przecież matka osoby fizycznej, to jest matka, która ma wychować pokolenie obywatelskie, które ma bardzo silne przekonania patriotyczno-narodowościowe. Ja nie słyszałam nigdy, żeby we Włoszech istniało coś takiego, może się mylę, poprawcie mnie proszę, żeby tam z taką estymą i nabożeństwem mówiono matka Włoszka. Tam to ma trochę inne znaczenie. To jest taka kobieta, która to ognisko domowe ogarnia, mówiąc już bardzo kolokwialnie, i o nie dba. A u nas matka Polka to jest po prostu krzewicielka też ideologii. Ona owszem wychowuje dzieci, karmi, jakby zajmuje się nimi, ma tą funkcję opiekuńczą, ale też ma niezwykle ważne zadanie, takie no, o charakterze wręcz budowania całego pokolenia.
Czy to oznacza, że kobiety były całkowicie samodzielne w tych swoich decyzjach o przystąpieniu do powstania i o tym, gdzie i na jakich polach będą się realizować? To było może tak. Na początku były stosunkowo samodzielne. Tutaj ten przykład entuzjastek czy tych słynnych piątek. To takie grupy, które działały na rzecz powstania, no ale po czasie, jak to często bywa, mężczyźni się zorientowali, że tej samodzielności jest nieco za dużo i wszystkie decyzje musiały po czasie konsultować z dowódcami powstańczymi, ale było też bardzo dużo, szczególnie w mniejszych miejscowościach, było bardzo dużo takich entuzjastycznych działań, które no, były pod wpływem chwili często wykreowane. Nie wiem, przyjeżdżali ranni powstańcy, no to kobiety organizowały w pobliskim dworku, czy na zachrystii, czy gdziekolwiek jakiś taki prowizoryczny lazaret. I tutaj ciężko chyba tak generalizować. Były takie osoby, które miały kontakt z tym ścisłym dowództwem, a były też takie, które po prostu spontanicznie się włączały w jakąś akcję na chwilę dłuższą, bądź też krótszą. Karolina, sekundkę, zanim skomentujesz to, ja chciałam też powiedzieć o takim cytacie, który przyszedł mi do głowy a propos tego właśnie pytania. I to jest cytat z 1898 roku. Historyk Mikołaj Berg napisał tak, cytuję. Ludność męska w Polsce może się w danej chwili cofnąć, ustąpić, może po prostu znużyć się walką i wpaść w odrętwienie. Ludność jednak żeńska, nigdy się nie zmienia. Kobieta polska jest wiecznym, nieubłaganym i niewyleczonym spiskowcem. Zgadzam się z tym, że rzeczywiście wiele tych działań kobiet, przynajmniej na początku, mogło być właśnie samodzielnych, czy później też no, wynikały po prostu z własnej organizacji kobiecej, które działały na własnych zasadach. Ale z drugiej strony myślę, że warto podkreślić, że jednak te wszystkie działania były ukierunkowane na działania mężczyzn, bo trzonem jednak była walka z bronią w ręku. I oczywiście było też kilkadziesiąt co najmniej kobiet, które walczyły z bronią w ręku, czy były sanitariuszkami czasem gdzieś tam w pobliżu walki i tak dalej. Narażały też swoje życie bezpośrednio. No ale jednak to mężczyźni walczyli, a te wszystkie, takie mam poczucie, że te wszystkie działania kobiet były tak naprawdę dookoła, były wspierające, były właśnie sanitariuszki, zaplecze, tak dokładnie, jakaś aprowizacja, dbanie właśnie o przenoszenie raportów przez kurierki, więc no wiadomo było, że jednak tym trzonem jest walka z bronią w ręku i jest to działka męska, a kobiety są tym otoczeniem, tą właśnie tym wsparciem. Słuchajcie, ale my tak mówimy kobiety, 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 ale tak właściwie to kim są te kobiety? Nie mówię tutaj, że mamy teraz każdej nadać imię, wiadomo, jakby nie o to chodzi, ale porozmawiajmy przez chwilę o tym, ile one mają lat. Na przykład najmłodsza zesłanka z Królestwa Polskiego ma 16 lat, kiedy trafia na Syberię, a najstarsza 53. To już to samo pokazuje, jaka jest tutaj rozpiętość, prawda? Też z pewnością kulturowa, ale na przykład z jakich miast pochodzą, dużych, małych. Generalnie moje pytanie zmierza do tego, czy powstanie styczniowe to jest tak naprawdę klasowa historia? To jest bardzo klasowa historia. Ja mam nawet taki problem, żeby mówić o nim w kontekście narodowej historii. Bo warto o tym wspomnieć. Myślę, że to też wynika z tego braku wiedzy o tym wydarzeniu. W powstaniu styczniowym wzięło udział między 100 tysięcy a 150 tysięcy osób. To jest naprawdę bardzo niewiele, biorąc pod uwagę, że sama Warszawa liczyła wówczas prawie 700 tysięcy osób mieszkających, a całe Królestwo Polskie ponad 7 milionów. Więc jakbyśmy to, ja sobie zadałam, przepraszam, ten trud i podzieliłam, to wychodzi, że co 70 około osoba brała udział w powstaniu. No to nawet jak to porównamy z czarnymi protestami kobiet ostatnio, to nie jest oszałamiający wynik. Kolejna kwestia jest taka, to było bardzo specyficzne środowisko, nie użyłabym tego słowa, bardzo specyficzna społeczność, ponieważ to były kobiety pochodzenia szlachcianki. I to nie te z tych najbogatszych, najznamienitszych rodów, bo te rody jakoś do tego powstania jednak nie przystąpiły z takim entuzjazmem, jak często w historii się mówi, że szlachta zubożała. Ja nie używam tego określenia. To była szlachta, która po prostu nie była tak ekonomicznie uprzywilejowana jak te magnackie, wielkie polskie rody. I nawet jeśli to były kobiety, które mieszkały w miastach, no bo najwięcej, wiadomo, osób powstańczych było w Warszawie, to one i tak się deklarowały jako pochodzące z tych warstw szlacheckich. Praktycznie nie było tam chłopek.
Zresztą chłopów, bo że 7 chłopek 7 zesłanych, tak. I to nawet jeśli były chłopki, to często to też były chłopki, których rodziny pełniły jakieś no, nieco ważniejsze funkcje, na przykład główny zarządca jakiegoś fragmentu folwarku, więc też nawet w tej chłopskiej warstwie społeczeństwa bardziej uprzywilejowani. Praktycznie nie było tam Żydówek, a przecież wówczas no, prawie 14% całej społeczności Królestwa Polskiego to była społeczność żydowska, więc jak dla mnie to jest bardzo klasowa historia. Zresztą no, nie jak dla mnie, no, źródła o tym mówią po prostu wprost. To są kobiety uprzywilejowane z wielu względów, tak jak wspomniałaś, młode, które chciały coś zrobić i na pewno nie ma w tym największej grupy ówczesnych kobiet, czyli właśnie chłopek. Też myślę, że wiele z tych historii, które mogły się wydarzyć, jest anonimowych. Bo tak naprawdę, jeżeli pomyślimy o tym, co wiemy i skąd wiemy o kobietach w Powstaniu Styczniowym, no to niesamowicie ogromną pracę wykonała Maria Bruchnalska w dwudziestoleciu międzywojennym. Tutaj na wystawie można zobaczyć rękopis jej, czy maszynopis jej dzieła Ciche bohaterki, kobiety w Powstaniu Styczniowym. No, ale ona siłą rzeczy właśnie rozmawiała z ziemiankami, z kobietami ze swojej sfery. Swoimi znajomymi. Swoimi znajomymi, dokładnie. Pytanie, co się zachowało w pamięci, jeśli chodzi właśnie o zaangażowanie chłopek? Co wiemy, do czego dotarła? To jest jedna sprawa. A druga to jest właśnie ciekawe, że jeśli chodzi o Grodgera, to akurat on tutaj, trzeba mu przyznać, że w jakiś sposób chciał zaakcentować to wsparcie tej najniższej warstwy dla walki. W Muzeum Narodowym w Krakowie znajduje się taki obraz Przejście przez granicę, który właśnie przedstawia młodą dziewczynę ubraną w strój ludowy, która tuż obok takiego znaku przedstawiającego znak graniczny austriacki przyprowadza właśnie kryjących się gdzieś tam w gąszczu za nią dwóch powstańców przez granicę, chcąc im umożliwić ucieczkę. Więc to jest ciekawe, chociaż oczywiście jest to takie no, dosyć słodkie przedstawienie bidermajerowskie trochę w ujęciu. Więc no, na ile to był temat malarski, na ile to była jakaś deklaracja polityczna, trudno powiedzieć. Ale też jeżeli pomyślimy na przykład o Polonii i Lituanii, jego najbardziej znanych, no, szczególnie Polonii, cyklach, no to w Polonii mamy właśnie omdlewające matki Polki w dworkach, a Lituania to już jest historia leśnika jego żony. Więc oczywiście to było też przefiltrowane przez jego wrażliwość, przez takie romantyczne ujęcie całego tego zrywu, ale w jaki sposób starał się to zaakcentować, to mu trzeba przyznać. Tak, zresztą no, wiecie, w samym już Powstaniu Styczniowym ta propaganda udziału mas chłopskich była tak silna, bo starano się po prostu chłopów i chłopki przekonać do Powstania Styczniowego, z miernym raczej skutkiem, no ale ciężko oczekiwać od ludzi, którzy od pokoleń są uciemiężeni, właściwie są niewolnikami i na widok szlachcica po prostu drży im całe ciało, bo spodziewają się kolejnych batów. No ciężko nagle się spodziewać, że ci sami chłopi i chłopki staną po tej samej stronie, co ten ich uciemiężyciel, a tak jak wspomniałaś już Lituanię, no to tam wręcz społeczność chłopska była bardziej jednak w tą wschodnią stronę niż w stronę Królestwa Polskiego. Ale oczywiście pewnie są takie historie. Już nawet muszę powiedzieć, że Róża Luksemburg wspominała, że jej rodzina od strony taty wspierała właśnie powstańców styczniowych, że oni sami nie brali udziału, ale że dostarczali powstańcom prowiant, więc tutaj też można ich no, pod ten udział znowu społeczności żydowskiej, prawda, podpiąć, o której my też często nie mamy jakiejś głębokiej wiedzy. Natomiast no, nie spodziewałabym się, że nawet gdyby się okazało, że nagle, nie wiem, w magiczny sposób wszystkich odnotowujemy, że to była jakaś taka, powiedzmy sobie, sytuacja masowa. Dużo mówimy o zaangażowaniu. Stwierdziliśmy już, że różne pola, różnie wyglądała ta kwestia pewnej swobody w działaniu i chciałabym, żebyśmy przeszły teraz do takiej troszkę bardziej bolesnej strony historii powstania. Mianowicie chodzi mi o cenę. Jaką cenę zapłaciły kobiety za swój udział w zrywie Powstania Styczniowego? No, przede wszystkim kary. Te kary były bardzo, bardzo różne, od takich mniej dotkliwych po
po zesłanie. Większość zresztą z osób, które zostały zesłane na wschód, już nigdy stamtąd nie wróciły. Ale jest jeszcze jedna historia, o której ja wspomnę, bo ona jest zupełnie nieruszona w powstaniu styczniowym, a musiała się wydarzyć na 100%, dlatego że mamy podobne historie z późniejszych i wojen, i różnych zrywów narodowych, nie tylko w Polsce. Na pewno jest duża rzesza kobiet, które ginęły z powodu, jakby w efekcie opieki nad rannymi powstańcami. To jest taka część historii, którą dopiero teraz badacze i badaczki zaczynają dotykać, że kobiety opiekujące się rannymi żołnierzami, no w warunkach strasznych, bo przecież nie w szpitalach, prawda, nie było żadnych septycznych, aseptycznych sal, bardzo często zarażały się różnymi chorobami albo gdzieś przez przypadek się skaleczyły, wdawało się zakorzenie i one po prostu umierały po czasie, czego się w ogóle nie odnotowywało nawet... Nie klasyfikują się jako ofiary powstania. Dokładnie. I jako tak samo się nie klasyfikują jako ofiary pierwszej czy drugiej wojny światowej, a przecież też z powodu tych działań bojowych czy wojennych zginęły. No i oczywiście kara, która no, wydaje się oczywista, to jest utrata swoich bliskich, która no, tutaj jest dla każdego bardzo, bardzo dotkliwa. To może ja przewrotnie powiem, co mogły zyskać tak ogólnie. To może za chwileczkę, dobrze? O zyskach to za chwilę, bo oczywiście też jest to moje kolejne pytanie. Natomiast chciałabym wrócić jeszcze na chwilę właśnie do tej utraty bliskich, o których wspomniała Ewa, bo to jest też wątek, słuchajcie, który się pojawia w latach 80. XX wieku w sytuacji, kiedy mówimy o kobietach internowanych w dwóch ośrodkach, początkowo trzech, później dwóch ośrodkach internowania. Wiele z nich właśnie wspomina o tym, że zostały przez kilka miesięcy, tygodni, miesięcy pozbawione tej możliwości kontaktu z dziećmi. Często nie wiedziały, co się z tymi dziećmi dzieje w sytuacjach kryzysowych. Jedna z naszych bohaterek, której losy pokazujemy na wystawie, nie dostała przepustki z internowania. To znaczy miała nie dostać przepustki z internowania na pogrzeb syna. Jej współwięźniarki założyły protest, strajk i dzięki temu się to udało. Też zdarzały się sytuacje, że w momencie, kiedy na przykład w rodzinie Romaszewskich była taka sytuacja, kiedy nie można było znaleźć matki zaangażowanej w działalność opozycji, aresztowano jej córkę Agnieszkę, która stała się troszeczkę takim nieformalnym zakładnikiem tej sytuacji. I bardzo podobna sytuacja właśnie ma miejsce w powstaniu styczniowym. To jest takie uniwersalne doświadczenie kobiet w ogóle angażujących się w działanie, że ceną jest po prostu dzieci, rodzina, najbliżsi? To jest chyba uniwersalne doświadczenie każdej osoby, która się angażuje, myślę w ogóle, nie tylko w działania bojowe, ale nawet w takie działania aktywistyczne. Im więcej czasu czemuś poświęcamy, tym często mamy go mniej dla osób bliskich. A jeśli chodzi o powstanie styczniowe, powstanie w getcie warszawskim, powstanie warszawskie, czy nawet konflikty zbrojne już na taką skalę międzynarodową, zawsze ceną jest albo utrata bliskich, albo utrata kontaktu z bliskimi. Nawet a propos Solidarności, wiesz, sam fakt, że mąż trafiał do więzienia często na bardzo wiele miesięcy, a kobieta zostawała no, jakby z tym trudem utrzymania sama domu, zapewnienia prowizacji, zapewnienia finansowania, jeszcze do tego ciągle nagabywana przez różne służby, a jeszcze zależało jej na tym, żeby jakoś z tym mężem się spotkać jednak w tym zakładzie, gdzie on jest osadzony, no to są naprawdę bardzo, bardzo ciężkie momenty i z tym się liczą kobiety, które no, przeciwstawiają się władzy do dzisiaj w różnych regionach świata, już nie będę może wymieniać, ale gdzie no, też tracą kontakt z bliskimi, bo albo ci bliscy są zabici, albo są osadzeni, albo one same są osadzone. Mają ten więzień, tak. Rzeczywiście te zależności rodzinne w przypadku kobiet wydają się jeszcze mocniejsze, prawda? Właśnie ta matka, która albo traci dzieci, albo jej zaczyna brakować i jej dzieci muszą sobie poradzić, to jest też jakiś taki, taka alegoria wręcz. Mam wrażenie. Co jest ciekawe, że właśnie wiersz, o którym wspomniałam, Mickiewicza, Do matki Polki, tam właśnie też jest dokładnie ten archetyp
zawarty, ponieważ ten podmiot liryczny zwraca się właśnie do tej tułowej matki Polki, radząc jej w taki gorzki sposób, żeby już przygotowywała od kołyski to swoje dziecko, tego syna. Jeżeli tylko jest patriotyczne, jeżeli jest odważne, to żeby się martwiła, bo na pewno źle skończy, ponieważ ani go nie czeka jakaś sprawiedliwa walka, a prawdopodobnie cierpienie, i żeby już po prostu go od kołyski zakuwała w kajdany. Tutaj parafrazuję, ale no taki jest sens i tak mniej więcej to wygląda, więc wydaje się, że już że od samego początku, od samych podwalin ta matka Polka była naznaczona też cierpieniem. To była równocześnie wdowa też bardzo często, prawda? Wdowa, która też się pojawia na bardzo wielu obrazach Grütgera. Kobieta w żałobie, ale w żałobie tej patriotycznej, ale równocześnie w żałobie osobistej, ponieważ nie wie, co się dzieje z jej ukochanym mężem, ojcem dzieci. No i teraz spójrzcie, jaki to jest trudny wybór. Czy kobieta, która ma dziecko, czy przygotowywać to dziecko właśnie do tych powinności patriotycznych, różnie pod różną szerokością geograficzną pojmowanych, czy po prostu dać sobie sposób i pójść zupełnie inną drogą, ale mieć wtedy nieco więcej pewności, że to dziecko będzie żyło po prostu jak najdłużej, nie będzie się musiała o nie martwić, kiedy ono wyląduje na jakimś froncie. Więc myślę, że to jest kolejna strata kobiety, że no musi taki ciężki wybór podjąć z pełną świadomością i całkowitym bagażem tych efektów, które ten wybór przyniesie. Jeszcze przeglądałam teraz przed spotkaniem to opracowanie Marii Bruchnalskiej, Ciche bohaterki, o którym wspominałam, które jest dostępne na Polonie, więc jeżeli ktoś miałby ochotę sobie przejrzeć, to chyba to zachęcam. Niekompletne, nie? Nie ma rozdziału o Żydówkach. O, to trzeba to sprawdzić koniecznie. I tam właśnie kolejne rozdziały, czy kolejne części, które zawiera to opracowanie, opowiadają właśnie o różnych aspektach zaangażowania kobiet, więc są właśnie kobiety walczące z bronią w ręku, sanitariuszki i tak dalej, a na końcu są matki, żony i siostry, jako osobna kategoria, ponieważ to powstanie tak głęboko wchodziło w rodziny, tak bardzo właśnie było w stanie zachwiać tym życiem, które właśnie było na pograniczu publicznego i prywatnego, że matki, żony i siostry też były jakby osobną kategorią zaangażowania. Ale to jest piękne, że ona to dostrzegła mimo wszystko, że potrafiła jednak to zniuansować, to zaangażowanie. Wspaniale. Karolina, ale jeszcze kilka słów o zyskach, bo o tym miałyśmy też powiedzieć. Tak, myślę, że te zalety są trochę przewrotne, jeśli chodzi o kobiety. Pod koniec XIX wieku, nie tylko w Polsce, czy na ziemiach polskich, ale zasadniczo odnotowywano często to, że przez różne większe zjawiska społeczne kobiety samotne coraz częściej jakby występują w społeczeństwie po prostu, ponieważ w dużej mierze zabrakło wtedy mężczyzn. I oczywiście powody tego były różne w zależności od danej historii kraju i tak dalej. No w Polsce często to powstania zabrały tych mężczyzn, co sprawiło, że kobiety oczywiście miały trudniej, bo musiały sobie same radzić. No ale to jest taki paradoks też wszelkich wojen na przykład, że jak mężczyzn brakuje, bo są na froncie, albo giną, albo są na zsyłce później, no to kobiety muszą przejąć ich zadania, role i okazuje się, że jednak mogą i świat się nie wali i że jednak Lepiej im wielokrotnie to wszystko wychodzi. Tak, jest ono gorzkie oczywiście, jest często związane właśnie z żałobą czy z jakimś cierpieniem, no ale z drugiej strony przyspiesza pewne przemiany społeczne, to raz. A dwa, kwestia, która była i zaletą i wadą, to znaczy to zaangażowanie kobiet w powstanie styczniowe, czy w ogóle w działalność patriotyczną, w walkę o niepodległość, była takim mieczem obosiecznym, ponieważ z jednej strony na pewno miała związek z tym, czy wpłynęła na to, że kobiety w 1918 roku Polki wywalczyły prawo wyborcze. Jakby to był bardzo mocny argument. Wspólnie wywalczyliśmy mężczyźni i kobiety naszą wspólną niepodległość, więc też bądźmy partnerkami w tym rozdaniu kart teraz, kiedy już mamy niepodległą Polskę. Ale z drugiej strony, kiedy na przełomie XIX i XX wieku Polki chciały walczyć o prawa wyborcze, no to bardzo często były też pacyfikowane tym, że nie, na razie o niepodległość, to jest ważniejsze, a o prawa kobiet, no to pogadamy o tym później. Więc tutaj myślę, że warto na to spoglądać jako na coś bardziej skomplikowanego, złożonego, bo miało to właśnie i pewne zalety przewrotne, ale też wiele wad. Jakiś przykład mogłabyś podać, przychodzi ci do głowy ktoś, kobieta, która jakby zyskała właśnie na tym udziale swoim w powstaniu? Rozmawiałyśmy trochę, też to jest też ciekawy przykład o Orzeszkowej, prawda? Zwiedzając teraz przed spotkaniem jeszcze. To jest też dla nas szczególnie ważne, ponieważ na wystawie prezentujemy rękopis noweli Oficer Elizy Orzeszkowej. To jest ciekawa historia, taka wymykająca się zupełnie schematom i temu, co myślimy
zastanawiając się nad właśnie tutaj modelową Polką, pisarką, wieszczką i tak dalej w pewien sposób, ponieważ no, Orzeszkowa nie zdecydowała się na towarzyszenie na zsyłce na Syberię swojemu mężowi, to raz, no a dwa, po tym jak już go zabrakło, no to postarała się o to, by unieważnić małżeństwo i tak zaczęła też się jej kariera literacka, jej samodzielność, możliwość wzięcia własnego życia we własne ręce. To jest rzeczywiście taki przykład. Mąż, no, mogłoby się wydawać, że nietypowy, ale stosunkowo częsty, że no, powiedzmy sobie też prawdę, dla wielu kobiet jednak to powstanie styczniowe poza krokiem do emancypacji, krokiem do zawodowego rozwoju. Tak na przykład było z kobietami, które właśnie opiekowały się żołnierzami w lazaretach, że nie minęło kolejnych lat 40, otworzono im uczelnie medyczne, bo one miały w ręku argument, no halo, opiekowałyśmy się rannymi, dałyśmy radę, poradziłyśmy sobie, no to chyba jednak nie jesteśmy rozchwiane emocjonalnie i potrafimy myśleć, bo takie były argumenty, żeby kobiet na uczelnie medyczne nie wpuszczać, ale też wiele kobiet, no niestety przez to, że mężowie zostali zesłani, czy nawet umarli, stało się kobietami samodzielnymi. Ja już nie pamiętam nazwiska, ale czytałam kiedyś o szlachciance, która no, mieszkała na jakimś takim nie za dużym gospodarstwie, dość zubożałym, szlacheckim. I ona się totalnie wybiła, bo ona nigdy nic nie mogła, była taką pijącą herbatkę panią na werandzie, a potem się okazało, że ona ma fenomenalne zdolności organizacyjne, że ona potrafi się jakoś dogadać z ludźmi dookoła, że ponieważ znała świetnie język niemiecki, sprowadzała czasopismo o rolnictwie i to sprawiło, że pozbywszy się tego balastu męskiego, no stała się po prostu bardzo sprawną przedsiębiorczynią i rolniczką. To jest bardzo budujące też, co w pewnym sensie mówicie, bo z jednej strony bardzo mi się podoba takie troszeczkę odmitologizowanie tego powstania, spuszczenie trochę powietrza z tego właśnie powstania narodowego w kierunek troszeczkę taki, że jednak jest to fundament emancypacji, którego nie da się już właściwie zatrzymać i za 50 lat on wybuchnie, no więcej niż 50, zaangażowaniem kobiet w pierwszą wojnę światową i później w walkę o niepodległość. Tak i to będą, wiesz, to my, jak popatrzysz na to, wiesz, w perspektywie długofalowej, to my jesteśmy kolejnym pokoleniem popowstańczym, bo to zwróćcie proszę uwagę, że to szło falami. Najpierw kobiety w powstaniu listopadowym, było ich stosunkowo mało. Potem coraz więcej w powstaniu styczniowym. Potem kobiety, które się angażowały w taką właśnie działalność wspomagającą w trakcie pierwszej wojny światowej. Potem powstanie w getcie, powstanie warszawskie. Potem Solidarność. Przecież to jest pokolenie kobiet, które no, narodziło się znowu z tych kobiet, które przeżyły drugą wojnę światową. A na samym końcu my, które ostatnio też przecież walczyłyśmy o nasze prawa. Jesteśmy pokoleniem urodzonym przez kobiety, które walczyły w Solidarności. I to ta jakby pokoleniowa zmiana, to, że gdzieś w pewnym momencie, i myślę, że powstanie styczniowe to jest ten dobry początek, kobiety zaczęły się angażować w wydarzenia o charakterze politycznym, no bo to też było wydarzenie o charakterze politycznym, sprawiło, że my to robimy do dzisiaj. Że chcemy brać sprawy w swoje ręce, a nie zostawiać je komuś, kto za nas będzie decydował, jak mamy się zaangażować i co chcemy z tego wynieść. Też mam takie poczucie, że pewna sztafeta pokoleń jednak była widoczna i też myślę, że warto sobie uświadomić, że w dwudziestoleciu międzywojennym cały czas żyli jeszcze weterani i weteranki powstania styczniowego, oczywiście wiekowi, oczywiście nie wszyscy i tak dalej, ale oni byli bardzo mocno fetowani, ich rola, ich walka była uczczona na każdy możliwy sposób. Przepraszam, że wejdę ci w słowo, ale wydaje mi się, że ciotka, która wychowywała Aleksandrę Piłsudską właśnie, czy później Piłsudską, tak, właśnie miała za sobą takie powstańcze doświadczenie i ona bardzo mocno, Aleksandra bardzo mocno podkreślała rolę ciotki w tej roli. No właśnie, to cały czas była żywa historia. Może dla nas dwudziestolecie wydaje się jeszcze całkiem niedawne, ale to powstanie styczniowe to już jest odległa historia, zupełnie taka podręcznikowa, a ona wtedy była jeszcze żywa, więc myślę, że też warto sobie z tego zdać sprawę.
No tak jak dla nas żywa jest wciąż historia II wojny światowej, bo przecież przypuszczam, że część tutaj z was ma jeszcze w rodzinie osoby, które pamiętają. Ja już nie, no ale moja babcia pamiętała, mój dziadek pamiętał, mój tato pamiętał i to gdzieś w genach po prostu i w myślach i w zaangażowaniu mniejszym bądź większym przeszło. Kilkakrotnie dzisiaj powiedziałyśmy o czarnych protestach. Niewątpliwym nawiązaniem tutaj zero-jedynkowe, które się nasuwa w przypadku naszej wystawy, jest czarna sukienka. My dzisiaj przypadkowo tak na czarno to nie było akurat zamierzone. Ale właśnie chciałabym zapytać też o inny wizualny element tego protestu z Powstania Styczniowego właśnie. Mianowicie o tą właśnie czarną, tytułową wystawową naszą czarną biżuterię. Czy w kontekście tego wszystkiego, co powiedziałyśmy przed chwilą, o tej emancypacji, o budowaniu samoświadomości, o sztafecie pokoleń, o angażowaniu się na wszystkich polach, czym jest biżuteria? Czy to jest tylko taki rodzaj zbytku, próba znalezienia dla siebie odrobiny luksusu w tym ciężkim momencie? Po prostu świecidełko, czy może jednak coś więcej? Ja myślę, że zdecydowanie coś więcej. Ciężko tu mówić o zbytku, ponieważ ona była robiona z tak tanich materiałów. Na przykład mogłabyś powiedzieć, co to było? No na przykład to był ebonit, żeliwo, srebro, no to już była droga biżuteria, czy szkiełka sprowadzane z pogranicza Dolnego Śląska i właściwie z Dolnego Śląska, tylko zahaczającego wówczas jeszcze o tereny dzisiejszych Czech. Więc to już było takie dość droższe. Najczęściej to była biżuteria tania i co ciekawe, nosiły ją też te panie, które mogły sobie oczywiście pozwolić na bardzo drogą biżuterię, ale ta biżuteria to, ja bym jej, wiesz, to była biżuteria, ale ja bym jej nie nazwała błyskotkami czy jakoś tak. Dla mnie to jest element takiej identyfikacji, zaangażowania i też jakby wizualna strona pewnej ideologii, za którą się podąża. Bo wyobraźcie sobie, że widzicie, przenosimy się 150 lat do Warszawy czy do Lwowa, idzie wytwornie ubrana kobieta w czarnej sukni czy nawet jakiejś innej i ma na szyi po prostu łańcuch jak od kajdanek, taki dość grubo spleciony z wielkim czarnym krzyżem. No to już wiemy, że to jest kobieta, która popierała w najmniej zaangażowanej formie, popierała działania powstańcze, a może sama brała w nich udział i w pewnym momencie ta biżuteria zrobiła się wręcz modna. Ja mówiłam, że przytoczę taką historię, jak jeszcze mieszkałam u rodziców na jednym z wrocławskich osiedli, to koleżanka miała babcię. Ta babcia, no już to były lata 80., już wówczas była po 90., pochodziła z takiej zamożnej, szlacheckiej rodziny, która według mojej wiedzy nigdy nawet palca nie przyłożyła do Powstania Styczniowego. I babcia sobie w takim klocku z PRL-u jednorodzinnym zrobiła sobie ze swojego pokoika szlachecki dworek. I my uwielbialiśmy tam jako dzieci, bo tam było tyle ciekawych rzeczy. I ona zawsze z namaszczeniem wyciągała taki właśnie żeliwny krzyż i mówiła, że to jest pamiątka po rodzinie, która właśnie po Powstaniu Styczniowym brała udział i dopiero jak byłyśmy dorosłe, to kiedyś ta właśnie córka powiedziała, nie, co ty, babcia w życiu. Babcia do dzisiaj nie mogła wybaczyć swojej wnuczce, że wyszła za pana, który się nazywał Kartoflany, czy jakoś tak, no bo zniszczył nazwisko i w żadnym powstaniu nie brali udziału, ale ona to traktowała po prostu jako rodzaj takiej mody wpisywania się w pewien rodzaj ideologii, która wówczas no była pożądana i oczywiście nosiły ją kobiety, które no sercem były za powstaniem, ale też nosiły ją inne szlachcianki, które jakoś tam wspierały albo przynajmniej chciały, żeby inni widzieli, że się to wspierały. Ja myślę, że właśnie kiedy pomyślimy o współczesnych wydarzeniach, to można jakoś tak sobie w umyśle ożywić, czy wyobraźni ożywić bardziej te motyw biżuterii, czy uświadomić sobie, jakie to miało znaczenie. Bo kiedy na przykład pomyślimy właśnie o błyskawicach strajku kobiet, czy na przykład elementach tęczowych i tej sprawie właśnie, jak to jest ważne dla niektórych osób, jak to, żeby pokazać swoje zaangażowanie albo opinię, albo w jakiś sposób wizualny powiedzieć coś o sobie, jak jest ważne i jak bywa na przykład w niektórych środowiskach kontrowersyjne albo wiąże się z, nie wiem, z ewentualnie jakimś nawet wystawieniem się na krytykę, a mimo wszystko jest to
ważne, żeby w przestrzeni publicznej to pokazać, to myślę, że takie porównanie też pokazuje, jakie znaczenie, jaką moc mogą mieć biżuteria. Wiesz co, no jak najbardziej, tym bardziej, że tutaj w tych rejonach, gdzie dzisiaj Litwa, Białoruś, no to tam wręcz karano w pewnym momencie noszenie tej biżuterii. My w Muzeum Miejskim Wrocławia patriotycznej, tutaj wy częściej używacie żałobnej. Tak, bo ona pełniła dwie funkcje, ale była przynajmniej w moim odczuciu zdecydowanym takim wizualnym wyznacznikiem tych patriotycznych, bardzo, bardzo mocnych postaw. No, świetna zresztą biżuteria, ja właśnie zostałam psychofanką jej przed jakąś 2 godzinami, polecam zobaczyć, bo naprawdę jest doskonała, ale ona też musiała być jakoś zauważalna. Zwróćcie uwagę, że to nie są małe rzeczy. Tak, to są takie brochy, ogromne, no to musiało być widoczne. To wszyscy musieli wiedzieć, że ta właśnie osoba ma takie i takie poglądy, w tym by chciała brać udział. I to moim zdaniem super sprawa. To ja wręcz ją traktuję jako rodzaj takiego XIX-wiecznego, no niemalże tatuażu. Słuchajcie, musimy się powoli zbliżać do końca. Fantastyczna rozmowa, ale... Przypominam, że o godzinie 18 w kinie naszym na poziomie -1 zapraszamy na film, który będzie prezentowany. Film poprzedzony też prelekcją Solidarność wobec kobiet. Także zapraszamy na poziom -1 i powoli chciałabym zebrać kilka myśli i podsumować to, co powiedziałyśmy, też takim troszeczkę pytaniem, od którego właściwie zaczęłyśmy. Zaczęłyśmy od tego obrazu Matki Polki, a zaczęłyśmy od Grodgera. Jak to się stało, że taki wypaczony w sumie obraz tego powstania styczniowego dominuje dzisiaj w społeczeństwie, w szkole, w naszych też umysłach? Może... Myślę, że po prostu Grodger zawładnął naszą wyobraźnią zbiorową, prawda? Aż tak. Myślę, że w dużej mierze, no bo jednak tak myślę, że słyszymy powstanie listopadowe, myślimy właśnie Emilia Platery, Reduta Ordona. Słyszymy powstanie styczniowe i myślimy, no widzimy Grodgera. Mam takie poczucie, szczególnie, że on trafił do podręczników. No wiadomo, że jest po prostu ilustracyjnie najwdzięczniejszy. I siłą rzeczy w ten sposób postrzegamy ten zryw. Wydaje mi się, że naprawdę w dużej mierze ufundował to, w jaki sposób patrzymy teraz na powstanie styczniowe, jakie jest to pierwsze skojarzenie. Czyli po prostu obraz, tak? No, wizualna strona, jasne. No dobrze, wiesz, dobrze wykreowane treści wizualne zawsze mają moc. Ale ja mam też wrażenie, że tutaj ten problem można też szerzej potraktować i po prostu no, odnieść się najszybszą drogą do patriarchalnego myślenia o historii. Bo to nie jest jedyny taki przypadek. Weźcie pod uwagę na przykład powstanie w getcie warszawskim. Do niedawna jeszcze jak na dźwięk słowa powstanie w getcie wszyscy od razu mówili, aha, Edelman i Anielewicz. Dzisiaj całe grono badaczy i badaczek, przede wszystkim badaczek, zaczyna pisać o dziewczynach, które walczyły w powstaniu w getcie warszawskim, które narażały swoje życie, które nosiły broń. My zaczynamy tak naprawdę dopiero historię pod względem historycznym eksplorować. Ja szczerze mówiąc, chociaż zajmuję się herstorią, wolałabym się zajmować historią. Wolałabym, żeby historia była naprawdę jedna, równościowa. Ale dopóki nie będzie, to słowo herstoria jest manifestem tego, że pora spojrzeć na historię z punktu widzenia kobiet w każdym możliwym aspekcie. I to, o czym ty tutaj też wspomniałaś i ty, no powstanie styczniowe z punktu widzenia efektów militarnych czy w ogóle jakichkolwiek innych było klęską. Ale myśmy się tą klęską po prostu upiliśmy się nią wręcz. Myśmy się nią zachwycili, tak jak zresztą w wielu innych przypadkach. I zupełnie nam umknęła ta strefa właśnie działalności kobiet, bo to bohaterstwo młodych powstańców, którzy giną na polu bitwy z mieczem w ręku, często w ogóle nie potrafiących walczyć tak naprawdę, no, było jakimś takim właśnie archetypem bohatera, romantycznego bohatera narodowego, a zupełnie pominęliśmy właśnie tą historię kobiet. I to się nam niestety w historii zdarzało. Tak samo pominęliśmy przez całą
historię dotyczącą społeczności chłopskiej, bo zawsze jak mówiliśmy Polska, to wszyscy sobie wyobrażali dworek szlachecki i wspaniałego szlachcica, który o wszystkich dba. No, wiemy dzisiaj, że to jest nieprawda. Moglibyśmy to wiedzieć 100 lat temu, ale po prostu nie chcieliśmy tej wiedzy, bo nie wiem, może nie mieliśmy odwagi, żeby w końcu się pochylić nad źródłami. Teraz mam takie życzeniowe myślenie, mam nadzieję, że ono się spełni, że no pojawi się osoba badawcza, która weźmie to powstanie styczniowe i napisze coś z perspektywy kobiet, ale takie coś, nie rozprawkę historyczno-akademicką, strawną dla 5-10 osób, tylko coś, co spopularyzuje powstanie styczniowe właśnie w tym kontekście praw kobiet, emancypacji, roli kobiet, problemów, wyborów, jakie musiały podejmować kobiety. Ja tak w obronie historyków może dwa słowa powiem jako historyk, bo wydaje mi się, że ostatnio przeżywamy absolutnie fascynację takim właśnie ludowym spojrzeniem na historię. Mamy chłopki fenomenalne, mamy ludową historię Polski Leszczyńskiego, ale to chyba bierze się też z tego, że to jest wizualny obraz sztafety pokoleń, które też obserwujemy, bo to my dzisiaj właśnie badacze i badaczki młodszego pokolenia możemy zadawać takie pytania, mamy na to odwagę, prawda? A ja myślę, że z historią, ludową historią jest podobnie jak z herstorią właśnie, że to jest ten moment zalepiania dziur. Nie jesteśmy jeszcze w stanie napisać tej ogólnej, mainstreamowej, głównej historii wspólnej, bo jeszcze jest tyle luk, jeśli chodzi o te różne grupy nieuprzywilejowane, tylu rzeczy nie wiemy, że początkowo trzeba jednak zalepić właśnie te dziury, a dopiero później ktoś napisze ogólną historię. Dokładnie, tak samo masz queer historię, czyli historię gejów, lesbijek i osób miejsc jakby związanych ze społecznością osób nieheteronormatywnych, to też tego nie powinno być. Ale to już jest w ogóle temat, który dopiero zaczyna kiełkować, na szczęście z wieloma sukcesami. I tak myślę, no jeszcze kilka lat w ogóle, mam nadzieję, zapomnimy o tych hasłach, bo w tym momencie to jest manifestacja tych dążeń do właśnie załatania tych luk, do uzupełnienia tej historii, żeby ona była jak najbardziej pełna. Żeby ona nie była tylko z jednego punktu widzenia i oscylująca wokół jednego tematu, bo o samym powstaniu styczniowym jest mnóstwo książek, ale one wszystkie, jak się na tym pochylisz, są właściwie o podobnym temacie, czyli bitwy, walki, mężczyźni, udział szlachty i tak dalej, a zupełnie unikają te inne perspektywy. I mam wrażenie też, że to jest nieustanna praca, że tak naprawdę, no właśnie, Maria Bruchnalska we wstępie do swojej książki wydanej w 1933 roku, prawie 100 lat temu, prekursorka pisała o tym, że wiele już pisano o powstaniu styczniowym, no ale cały czas jednak ta działalność kobiet gdzieś tam jest w cieniu i że warto się jej przyjrzeć. A ona też pisze to już z perspektywy sporego okresu czasu, tak, prawda? Tak, zdecydowanie. Ja mam cytat, który chciałabym przytoczyć w tym kontekście. Przepraszam, że tak z telefonu, ale mam go tutaj zapisanego. Który właśnie myślę, że dobrze pokazuje ciągłe działanie, które musimy podejmować. To jest cytat z artykułu Karola Iżykowskiego, Krytyka literatury, który opublikował w 1929 roku taki artykuł na łamach czasopisma Robotnik, gdzie omawiał, czy opisywał, jak wyglądała jego wizyta, czy jego refleksje po zwiedzeniu powszechnej wystawy krajowej w Poznaniu. Był tam w pawilonie pracy kobiet i pisał tak. Kiedy zwiedzałem pawilon pracy kobiet, a na marginesie, no to pawilon pracy kobiet pokazywał właśnie działalność kobiet. W dużej mierze Bruchnalska była też zaangażowana w wystrój i pokazanie tam różnych elementów i obiektów związanych właśnie z historią kobiet, historią Polek. Kiedy zwiedzałem pawilon pracy kobiet, właśnie była tam także jakaś szkoła żeńska. Z żalem widziałem, jak uczennice koło najchlubniejszych pamiątek działalności politycznej kobiet polskich przechodzą obojętnie. Nauczycielki powinny korzystać z tego zakątka, aby wygłosić 5-minutowy wykład. Nie powinien on być nudny, wszak jest takie mnóstwo materiału anegdotycznego. Wkrótce bowiem może nadejść chwila, kiedy żadna uczennica gimnazjalna nie będzie wiedziała, kto to była Pustowójtówna. 29 rok. Nie wiem, która uczennica gimnazjalna, znaczy dobra, nie ma gimnazjów, ale która uczennica, w jakim była Pustowójtówna. Dla mnie to było odkrycie 10 lat temu, kiedy pisałam magisterkę. Właśnie ta Pustowójtówna, o której zupełnie nie słyszałam, która wydawała mi się jej historia zupełnie filmowym tematem. Kobieta walcząca z bronią w ręku pod pseudonimem Michał Smog. No, niesamowita historia. W mundurze, z krótkimi włosami, adiutantka Mariana Langiewicza, dyktatora powstania,
kosmiczna historia, jeszcze później nawet po tym, jak została już schwytana razem z Rangiewiczem, wyemigrowała do Paryża, gdzie założyła rodzinę, gdzie dorabiała sobie na przykład wyrabianiem kwiatów z papieru. Przeciekawa historia pod wieloma aspektami. No i co? Nie wiem, jak mnie spostępowała. Ale ona też, warto o tym wspomnieć, ona była taką celebrytką owych lat, tak, bo ona była niezwykle popularna na całym tutaj naszym, że tak powiem, areale europejskim, bo nawet we Wrocławiu gazeta Schlesische Zeitung pisała, że na przykład w jakimś zakładzie fotograficznym pojawiły się jej zdjęcia i są do kupienia, bo to była, normalnie relacjonowano jej poczynania. Jak kiedyś wypuszczono kaczkę dziennikarską, że ona będzie przejeżdżać przez Wrocław, to pisano o tym, wiecie, jak dzisiaj by jakiś super znany youtuber albo youtuberka mieli przyjechać. Dosłownie tak wyglądają te artykuły. Tak, ja byłam tym zszokowana i zachwycona i równocześnie miałam takie właśnie poczucie, że ona była naprawdę znana w swoich czasach. Była celebrytką, tak jak mówisz. Była potem pamiętana w dwudziestoleciu międzywojennym cały czas. Prorokowano, że być może kiedyś ktoś nie będzie wiedział, kto to jest Pustowójtówna, a ja się o niej dowiaduję zupełnie, no zupełnie nie wiedząc wcześniej nic. I stąd też w ogóle, jeszcze wracając do mojej pracy magisterskiej, że właśnie zajmowałam się tam wizerunkiem kobiet w polskiej kulturze wizualnej, a nie w sztuce, bo okazało się, że w sztuce no to właśnie dominuje Grodger i różni inni artyści malujący podobne rzeczy. Natomiast Dulębianka, natomiast Pustowójtówna utrwalona na wielu fotografiach, na fotografiach w mundurze, na grafikach, gdzie na przykład domalowano jej konie, robiono taki fotomontaż, wycinano główkę ze zdjęcia, domalowano jej mundur i konia, na którym niby jechała. Więc no miała naśladowniczki przecież dziewczyny, które chciały też iść walczyć u boku Langiewicza, jak ona. Tak, więc to miało naprawdę bardzo duże odbicie w kulturze wizualnej, ale często takiej śmieciowej, no popularnej, rodzącej się kulturze popularnej, to też było bardzo, bardzo ciekawe. No ale właśnie, może gdyby, i teraz uwaga, gdyby Grodger namalował Pustowójtównę, to czy tak jak Mickiewicz utrwalił na nas Plater, tak wtedy pamiętalibyśmy o Pustowójtównie, gdybym miała portret Grodgera? Gdyby namalował narzeczonego żegnającego Pustowójtównę, ale by było. To byłoby coś. To by była rzeczywiście rewolucja już. Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się czegoś więcej o Pustowójtównie, to oczywiście zapraszamy na wystawę do Muzeum Pana Tadeusza do 28 stycznia. Mamy osobną gablotę poświęconą Pustowójtównie i są też zdjęcia i nie są to fotomontaże. Są to zdjęcia pochodzące ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Dziękuję Wam bardzo za tą rozmowę. Temat jest wspaniały, piękny i mogłybyśmy jeszcze bardzo, bardzo długo rozmawiać, ale obiecałam Państwu film o godzinie 18. Myślę, że wykroimy jeszcze 5 minut na ewentualne pytania od Państwa, jeżeli takie się pojawią. Jest pytanie, to ja może podam Pani mikrofon, dobrze? Sekundkę. Ja powiem o literaturze, bo wspomina Mickiewicz, piękny wiersz pisał, Śmierć pułkownika, o bohaterce, kobiecie z powstania listopadowego. Wódz to był wielkiej mocy i sławy, to Litwinka, kobieta, bohater, wódz powstańców, Emilia Plater. No ona rzeczywiście była tak bardzo popularna i stała się tak trochę chyba w powstaniu styczniowym też no, taką prekursorką i mityczną bohaterką dla kobiet walczących w powstaniu. Natomiast no, trzeba też wziąć pod uwagę, że była raczej jedna albo były to kobiety jeszcze nieliczne, jeśli chodzi o powstanie listopadowe. Dlatego uważamy za taki pierwszy moment emancypacji kobiet przy wydarzeniu o charakterze bojowo-politycznym, właśnie powstanie styczniowe. Szanowni Państwo, jeszcze jakieś pytania? Czy ktoś chciałby jeszcze? Tutaj, bardzo proszę. A propos, nauczycielka to jest, szanowni Państwo, więc... Ja chciałam tylko poprosić o scenariusz serialu. Dobry serial na HBO. Dokładnie. Albo na Netflixie. Byłoby albo... super, jakby w ogóle powstawało więcej dobrych seriali historycznych o kobietach, gdzie kobiety by miały jakąś sprawczość i podmiotowość, a nie robiły za tło razem z fotelem i nie wiem, kubkiem dla męskich bohaterów.
Szanowni Państwo, jak na to nie patrzeć, podsumowanie naszej dyskusji jest dość smutne. Czeka nas duża praca do wykonania. No podobno 134 lata jeszcze, żeby się zrównały prawa kobiet i mężczyzn. Także bierzmy się do pracy. To na razie może chodźmy na film. Zapraszam Państwa do poziomu minus jeden, do obejrzenia filmu Solidarność według kobiet. Reżyserką filmu jest jedna z naszych współkuratorek, pani Marta Dzido. Dziękuję Państwu bardzo za obecność i do zobaczenia w Muzeum Pana Tadeusza.